To wygląda jak jakiś dworek. A to jest dwór. Zapomniany, zarośnięty dwór. O kurde. Faktycznie od dawna nikt tutaj nie zaglądał. O kurde, zobaczcie co tu jest. Duży Fiat. Widziałem już film stąd, ale był jeszcze w lepszym stanie. Widzę, że z każdą wizytą ktoś sobie coś zabrał. Duży Fiacior, dawno nie widziałem. 338 tysięcy przejechane? Możliwe. A z silnika ile zostało? Ale zobaczcie to, tego jeszcze nie było. Możemy zajrzeć. Możemy zajrzeć pod spód. O kurwa. Co? Ciężko, ale myślę, że warto. Mamy dużego Fiaciora od dołu. Skrzynia biegu. Tu mamy przednią ośkę. Nie, tylną, sorry. No kurde. Tłumika nie ma. A ja powiem wam, że od dołu nie wygląda jeszcze tak źle. Być może ktoś go kiedyś zabezpieczył. Tego jeszcze nie było, panowie i panie. Przejście jest. Kurwa. Czego to się nie robi dla urbexu? Boże. Twoja jest mocniejsza, moja chyba już się trochę rozładowała. Masz jedną lampkę mniej. Masz jedną kreskę mniej. Mhm. Już na dwóch leci. A co tutaj było? Zaproszenie na koncercie. Ja. Plakaty. Promujące koncerty. Mhm. Myślałem, że to jakieś wyborcze. Niedawno były wybory. No. Dobra, musimy pożegnać już dużego Fiata. Teraz wejdziemy do tego dworku. Te liany to dowód na to, że od bardzo dawna jest opuszczone. Bardzo dawno. Piwnica. Nie będziemy chodzić na to samo piwnicę. Nie bardzo. Tak, tam to. Tutaj taka szafeczka mała. Tu ktoś przewrócił chyba szafę. Tak. Mhm. Piękna szafa, nie? No, ale ogromna, gruba taka. No. Masywna. Książki. Tak. Magnetofon. Działanie i obsługa. To są też szpulowe jeszcze. No. Ale jaja. Teraz znajdziemy magnetofon. Będziemy od razu wiedzieć jak go odpalić. O, ale ładny pies kaflowy. No. Szkoda, że taka ruinka, nie? No. Nie ma się co dziwić, przy samej drodze jest. Łazienka, pralka na dole, tutaj taka piwniczka i wejście na górę, oczywiście, że wejdziemy, wszędzie reży tynk,
co oznacza, że tutaj również dotarła wilgoć. Zobacz to. Balkon. Balkon, jakie piłki. Wszędzie pajęczyny. Kurde. Tutaj boisko. Najprawdopodobniej szkoła. Podstawowa. To pokażę, kurde, ale widoki. Powiem ci, szkoda tego dworka. No. Szkoda, ciekawe, czy szłoby go jeszcze odratować. No ale zobacz, no dokładnie. Zobacz, że się cały sypie już, chociaż cegła wygląda na zdrową, nie? No. A tutaj co? Tu jest przejście, czy nie? Jest. Tylko do następnego pomieszczenia. No kurde. Uła. Aha, tu wszystko runęło. Chyba nie spadniemy piętro niżej. Nie wiem, czy ryzykować. Spacer dalej. To wszystko nie runęło. Ło, wraz ze mną. Ło, kurde. Wszystko się łamie. Nie, dalej już nie pójdziemy. Niestety. Dworek jest w opłakanym stanie. Choć ma swój urok, z zewnątrz wygląda naprawdę fajnie. Ale przejście jest straszne. Tutaj też już nic nie ma. Nic się nie zachowało. Można ewentualnie jeszcze. Czekaj. Tu zobaczyć, ale. Jest niebezpieczny. Uważaj, żebyś nie stał pod tym daszkiem. Nie ma tam po co włazić. Któregoś dnia mnie zasypie. Jestem przekonany. No nic. Lecimy dalej. Dalej tam już nic nie ma. Co? Dalej już nic nie ma. No, ale mówię dalej, czyli następną wyprawę. A. I wychodzimy tutaj błyszczą, drugą tutaj częścią. Pojechał już tutaj niedawno. Także do konstruowy. No nic. W tym miejscu musimy się pożegnać. Pewnie widzimy ostatni raz tego Fiata. Któregoś dnia ktoś go stąd wyciągnie i... Po prostu odda na złom. I odda na złom, no bo innej przyszłości nie widzę dla tego Fiata. No. Dobra. Na razie, trzymajcie się i do następnej wyprawy.